przedstawiciel biura legislacyjnego, pan tutaj obecny, i proszę o informację, czy komisja została zwołana w trybie regulaminowym i prawidłowo. W związku z powyższym, czy pana działania w tej chwili jako przewodniczącego nie są działaniami przekraczającymi uprawnienia i działaniami bezprawnymi? Dziękuję. Proszę bardzo, biuro legislacyjne. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, wysoka komisjo. Ja zacytuję tutaj przepis, który był już cytowany. To jest artykuł 152 ustęp 5 regulaminu Sejmu, który reguluje kwestię zawiadamiania członków komisji o terminie posiedzenia komisji. Ten przepis mówi, iż to zawiadomienie powinno nastąpić co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem komisji. Chyba że posiedzenie zwołane zostało w wyniku decyzji podjętych na posiedzeniu Sejmu. Oczywiście nie mamy takiej wiedzy, iż to posiedzenie zostało zwołane w wyniku decyzji podjętych na posiedzeniu Sejmu. Jest to jak gdyby kolejny etap trwającego procesu legislacyjnego nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. Etap rozpatrywania uchwały Senatu przez komisję. Więc no rzeczywiście ten przepis artykułu 152 ustęp 5 mówi o tym terminie trzydniowym. Natomiast no jeśli chodzi o praktykę w pracach parlamentarnych, no to trzeba tutaj jak gdyby też oddać sprawiedliwość, iż jest ona różna. I nie zawsze ten termin trzydniowy jest zachowywany. Natomiast jeśli chodzi o kwestię skrócenia, to te przepisy rzeczywiście w regulaminie są, natomiast one dotyczą przeprowadzania pierwszego czytania na posiedzeniu komisji. Tam rzeczywiście jest taka możliwość, żeby ten termin skrócić i wtedy komisja podejmuje to w głosowaniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czyli pan przewodniczący powinien przeprosić nas wszystkich. Nie udzieliłem panu głosu na razie, panie pośle, więc proszę się na razie nie zabierać głosu. Proszę bardzo, pan przewodniczący Marek Suski. W takim razie ja zgłaszam wniosek o przyjęcie porządku dziennego bez trzydniowego terminu, co jest możliwe i jest praktykowane. I po przyjęciu tego wniosku będziemy... Ale jest niezgodne z regulaminem. Samo posiedzenie zostało zwołane w sposób nieregulaminowy, co potwierdził przedstawiciel biura legislacyjnego. Dziękuję bardzo. To posiedzenie jest nielegalne przecież. Jest nielegalne posiedzenie. Dziękuję bardzo. Według Państwa, według nas jest legalne posiedzenie. Chyba pani przewodnicząca Bożena Żelazowska zgłaszała się. Skoro pan przewodniczący zgłasza wniosek o procedowanie, to ja zgłaszam wniosek o nieprocedowanie tej ustawy w tym trybie, dlatego że naprawdę dosyć tego łamania prawa, drodzy Państwo, i jeżeli nam biuro prawne mówi, że zwołane posiedzenie jest nielegalne, to ja myślę, że powinniśmy się tutaj stosować do zasad prawnych. Dziękuję bardzo. Był wniosek za, był wniosek przeciw. Przechodzimy do głosowania. Kto jest... Ale mogę pod uwagę to, co powiedział biuro legislacyjne. Ta procedura, którą zaproponował pan przewodniczący Suski, może dotyczyć wyłącznie pierwszego czytania. Nie jesteśmy w pierwszym... To jest nielegalne posiedzenie. Komisja rozstrzygnie, czy będziemy dalej procedować. Nie, komisja nie może tego rozstrzygnąć. To jest regulamin Sejmu. Nie, może posiedzenie Sejmu rozstrzygnąć, czy można ten termin trzydniowy skrócić. Pana posła przewodniczącego Marka Suskiego. Przechodzimy do głosowania. Jest nielegalne wszystko, nie rozumiecie państwo? Dlaczego pan chce złamać regulamin? No panie przewodniczący, pan chce teraz głosować złamanie regulaminu. No. Nie, głosujemy wniosek pana przewodniczącego Marka Suskiego. Ale nie może pan poddać pod głosowanie przekazanej opinii przez biuro prawne. Nie, no pan Suski po prostu jest... Panie przewodniczący, pan teraz głosuje złamanie regulaminu Sejmu. Proszę tego nie robić, panie przewodniczący. Proszę dziękuję wyłączyć bardzo. Pana posła to jest Szczerbę, przeciw. Bo zakłóca tutaj. My pana kiedyś wyłączymy. Jeśli... Dziękuję, kto się wstrzymał. A wy jesteście dobrzy w takich tam sprawach. Rzeczywiście. Wy w Solidarnej Polsce szczególnie. Nie no, dziękuję. To jest podważanie proszę sensu o zamknięcie głosowania i podanie wyników. Nie rozumiecie tego, że łamiecie prawo w parlamencie, który ma prawo stanowić? Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze, ale chwileczkę. Ja jeszcze o świętach Bożego Narodzenia nie mówiłem. No, ja na posiedzeniu komisji jeszcze nie mówiłem o świętach. Chwilę pan zmieni. Dobrze.
Oddano 23 głosy, 15 głosów za, 7 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący. Wniosek pana przewodniczącego Marka Suskiego został przyjęty. Przechodzimy zatem do rozpatrywania uchwały Senatu.